Cześć Kani, Kani, witam Was serdecznie, zapraszam do nowego filmu. Dzisiaj słów kilka o bardzo, bardzo nowym produkcie od firmy Chanel, dosyć innowacyjnym, coś co mnie podekscytowało, a mało jeżeli chodzi o kosmetyki kolorowe, jeszcze mniej jest to nie podekscytować, także jedziemy. Produkt, o którym mówię, to puder do ust, tak się nazywa oczywiście. To jest takie duo po prostu. Z jednej strony, to przychodzi w takim małym opakowaniu, z jednej strony dostajemy balsam do ust o takiej bardzo delikatnej konsystencji, a z drugiej strony produkt pudrowy do ust. Nakładamy go wklepując albo palcami, albo właśnie pędzelkiem, ale ważne jest to, żeby nakładać ten produkt właśnie na ten nasz balsam. Pod koniec filmiku będą moje pierwsze wrażenie, jakby prezentacja używania tegoż produktu. Produkt został wypuszczony właściwie w zeszłym miesiącu. Bardzo podobało mi się to, jak został użyty właśnie na gali rozdania. To nie były Złote Globy, tylko to było Critics' Choice Awards na Jessice Biel. Wyglądało to przepięknie, ona miała bardzo delikatny makijaż, bardzo lekki makijaż oka i właśnie ten produkt w tym samym kolorze został użyty. Mam go w tym momencie na ustach, tylko nałożony w klasyczny sposób. I ten akurat odcień nazywa się Rosso Pompeiano. Był jeszcze jeden odcień, ten jest akurat numer 410. Drugi odcień kupiła Racka, bo byłam z Racką akurat wtedy w butiku Chanel. Także kupiliśmy sobie po jednym na pamiątkę. Rosso Pompeiano. W ogóle Rosso Pompeiano oznacza czerwień pompejańska, czyli czerwień wywodząca się oczywiście z miasta Pompeje. I tutaj mam taki fajny opis tego koloru, ja tak ładnie tego nie potrafię opisać. Rosso Pompei, czerwień pompejańska. Pompejańska czerwień, pompejański czerwony ochra jest kolorem zabarwionym cynobrem. Rzadkim i przez to kosztownym, naturalnym czerwonym barwnikiem, używanym niegdyś tylko przez najbogatszych. Ponieważ cynober to ruda rtęci, szkodliwa dla człowieka. W późniejszych czasach kolor ten uzyskiwano z mikstury przygotowanej na bazie tlenku żelaza. No i oczywiście kolor ten był widoczny na wielu malowidłach, które właśnie odkryto, kiedy odkryto miasto Pompeje. Czerwień jest taka bardzo intensywna, jednocześnie ma w sobie odrobinę czegoś takiego zgaszonego. To jest dokładnie takie, jak mam właśnie na moich ustach. I co jeszcze ciekawsze, ostatnio też dokopałam się do takiej ciekawostki, że ostatnio też odkryto, że najprawdopodobniej ta czerwień tych ścian, ta czerwień w tle, ta czerwień, która była potem wykorzystywana też w malarstwie, to tak naprawdę na początku nie była czerwień, tylko taka intensywna żółć, taka ochra. I pod wpływem różnych gazów, czy tam różnych innych wyziewów podczas wybuchu Wezuwiusza, te żółte ściany przebarwiły się na czerwono. Więc to, co dzisiaj znamy jako czerwień pompejańska, tak naprawdę mogło nie być czerwienią, tylko być bardzo, bardzo intensywną żółcią. Takie małe ciekawostki, nie wiem, mnie takie rzeczy bardzo cieszą. Także to jest właśnie produkt w odcieniu tej czerwieni pompejańskiej, oryginalnej czerwieni pompejańskiej. Tak jak mówię, produkt mnie bardzo zainteresował i bardzo mnie podekscytował, bo tak naprawdę rzadko w świecie kosmetycznym widzimy rzeczy takie nowe, innowacyjne, inne, ciekawe, takie niedublujące czegoś innego. Co prawda, pudr do ust i koncepcja jakby stainów do ust to nie jest nic nowego. Są bardzo popularne między innymi właśnie w makijażu azjatyckim, koreańskim, japońskim. Tam stainy są bardzo popularne, aczkolwiek najczęściej występują one w formie takiej bardziej płynnej i one mają wyglądać bardzo, bardzo naturalnie na ustach. Oczywiście i różne inne firmy już wypuściły szminki, które są bardziej pudrowe. Natomiast taki koncept takiego opakowania to jest jakby troszeczkę powrót do przeszłości. Kojarzy mi się to z takim starym, oldschoolowym makijażem, kiedy używalne były kompakty, kiedy maskara, tusz do rzęs były w kompakcie, także trochę powrót do czegoś retro. I podoba mi się to, że tutaj trzeba zadać sobie trochę trudu, otworzyć, mam tutaj piękne lusterko, ale najpierw nałożyć balsam, a potem delikatnie albo palcem, albo załączonym pędzelkiem nałożyć ten produkt pudrowy. Nie wiem, jest w tym coś takiego lekko dekadenckiego i wiadomo, że ten produkt nie będzie się na ustach trzymał na pewno jakoś bardzo długo, chociaż o dziwo prawie w ogóle się nie odbija na palcu i zejdzie nam z tych ust, ale wtedy można elegancko sobie wyciągnąć z małej torebeczki ładny kompakt i sobie dołożyć tego produktu. Także nie wiem, jakoś tak niesie ten produkt sobie troszeczkę czaru takiego starego Hollywood, takiego, nie wiem, takiego starego świata, gdzieś tam, nie wiem czemu, kojarzymy się gdzieś tam z latami 30. i takim zadawaniem sobie trudu, żeby, nie wiem, żeby wyglądać ładnie i w ogóle jakoś tak, nie wiem, dobrze,
Fajnie mi się jakoś ten produkt kojarzy, bardzo, bardzo mi się spodobała koncepcja. Sam sobie kosztuje 31 funtów, jest dostępny już teraz i w butikach Chanel, i w UK, w Selfridges. Można do Polski zamówić na pewno z Feel Unique, bo Feel Unique wysyła do Polski powyżej jakiejś tam kwoty, musi być zamówienie. Także bardzo fajny produkt, taka mała po prostu ciekawostka, coś dla kolekcjonerów. Oczywiście to nie jest jakiś must have, to nie jest produkt, który zrewolucjonizuje rynek i to nie jest tak, że każdy musi mieć ten produkt, bo to nie jest tego typu rzecz, on nie zmieni waszego życia i nie spłaci waszych, nie wiem, waszego podatku czy czegoś takiego, ale jest bardzo fajny, bardzo interesujący, bardzo unikalny i myślę, że jeżeli kolekcjonujecie makijaż, to może wam się spodobać taka mała perełka. Oczywiście zawsze tak jest, że jeżeli jakaś firma taka droższa, z wyższej półki, ekskluzywna, wypuści jakiś kosmetyk, to zaraz za tym idą różne mniejsze firmy. Albo firmy, które są w tym samym koncernie, które wypuszczają bardzo podobne kosmetyki, także pewnie niedługo Bourjois albo coś innego wypuści bardzo, bardzo zbliżony kosmetyk. Także tutaj bym się nie spieszyła, jeżeli wiecie to, jeżeli to nie jest w waszym budżecie, albo jeżeli nie kolekcjonujecie makijażu. Ale takich firm jak ja, którzy kolekcjonują makijaż i ładne rzeczy, naprawdę przefajny, przemiły cukiereczek. Produkt jest bardzo wygodny w noszeniu, nie jest najbardziej trwałą rzeczą na świecie do ust. Wymaga trochę zainteresowania się nim, ale ma to swój urok, rzecz jasna. I teraz szybko przejdziemy do pierwszych wrażeń i do mojego nakładania tego produktu. Dobra, właśnie po raz pierwszy trzymam kompakt w moich rękach i rozpoczniemy sobie nakładanie. Jeszcze w ogóle nie wiem, jak się to nakłada, bo nie testowałam w sklepie, kupiłam trochę w ciemno. I cóż. Okej, zacznę nakładanie. Oczywiście z jednej strony mamy balsam, a z drugiej właśnie nasz pudrowy produkt, którego nawet jeszcze nie dotykałam, więc nie wiem za bardzo, jak będzie się zachowywał. Dostajemy pędzelek i szpatułkę taką, ale spróbuję sobie najpierw to nałożyć palcem. Balsam bardzo fajnie się rozpływa, jakby pod wpływem ciepła mojego palucha. Konsystencja jest bardzo lekka i jest bardzo subtelny. Bardzo subtelny zapach, ale praktycznie wyczuwalny. Jest raczej bezsmakowy, powiedziałabym. Jest bardzo taka lekka konsystencja, aczkolwiek nabłyszcza usta, bo już chyba w tym momencie widać, że usta są odrobinę nabłyszczone. Tak, lekka i taka nawilżająca konsystencja, odrobinę nabłyszczająca usta. No i z drugiej strony jest nasz puder. Ja, jako osoba, która lubi wszystko robić paluchami, spróbuję najpierw nałożyć sobie palcem. Produkt ma przepiękny, życiasny kolor. Pigmentacja jest bardzo, bardzo ładna. I rozpocznę sobie, tu mam lusterko, od nakładania na środek naszych ust, moich ust właściwie. Moje pierwsze wrażenie jest takie, że produkt jest bardzo, bardzo lekki. Ten balsam i ten puder, co mam teraz na ustach, jest praktycznie niewyczuwalny. Nie czuć tego. To nie jest uczucie, jakbyśmy miały szminkę na ustach, tylko jest taki totalnie niewyczuwalny. Jest bardzo, bardzo lekka konsystencja. Ale też to krycie jest bardzo delikatne w tym momencie. Próbuję sobie dołożyć tego produktu dołączonym do opakowania pędzelkiem, zaczynając na środku ust. I jak widać teraz, uzyskaliśmy taki fajny, niemalże koreański efekt. Mamy z zewnątrz troszeczkę delikatniejszą czerwień, a środek ust jest taki troszeczkę bardziej nasycony, intensywny, trochę bardziej czerwony. To jest takie, powiedziałabym, że nowocześniejsze podejście do noszenia czerwonej szminki. Właśnie ten sposób. I ja bym to nosiła do braku w ogóle makijażu oka najchętniej. Dołóżmy sobie jej jeszcze więcej, żeby było takie totalne krycie. Tak wyglądają usta po takiej, właściwie po dwóch warstwach tego produktu. Jedna warstwa nie daje idealnego krycia,
ale dwie warstwy dają już bardzo ładne krycie. Mam dosyć mocno napigmentowane moje usta, więc kolor przebija. Więc spodziewałam się troszeczkę bardziej intensywnego, fluorescencyjnego, że tak powiem, efektu tej szminki, tego produktu do ust, ale samo wykończenie nieziemsko mi się podoba. To jest taki wyrafinowany mat, powiedziałabym. Nie widać żadnej suchości, żadnych suchych skórek. No, usta wyglądają przepięknie. Chętnie bym wypróbowała jakiś nudziak tej samej konsystencji. No, jest to ładny wygląd, naprawdę ładnie na ustach. Co mi się podoba oprócz tego pięknego, klasycznego koloru, to jest właśnie lekkość i w sumie łatwość aplikacji i to, że to jest takie wygodne. Wydaje mi się, że ten puder się będzie dosyć mocno zjadał z naszych ust, no bo w końcu to jest puder. Troszeczkę się odbija, nie tak bardzo, jak myślałam, że się odbijać będzie. Wygląda na ustach jak szminka, bardzo delikatna, bardzo naturalna. Jest zdecydowanie matowy ten produkt, ale jest bardzo lekki na ustach. Ja właściwie czuję się, jakbym prawie nic nie miała na ustach, także to pod tym względem jest super. I co, na pewno będę nosiła w torebce. Tak patrzę i patrzę. Wiecie, co mi się podoba? Ja na moich ustach mam takie pojedyncze zmarszczki. I normalnie wszystkie matowe szminki i liquid lipstick albo przechodzą w nie, albo wchodzą, albo potem te zmarszczki pękają, to wygląda źle. A ten produkt ładnie wszedł w te wszystkie załamania, ładnie je pokrył i jest w nich. Tak po prostu w nich jest, trochę je wypełnił, ale to wszystko wygląda bardzo, bardzo naturalnie, jakby jest zachowana naturalna faktura ust, co dla mnie jest ważne, bo mnie się to podoba akurat. Wiecie, czego nie zrobiłam, a strasznie chciałam zrobić? Spróbować, jakby wyglądał jako róż, bardzo delikatny. Delikatnie użyję pędzelka Wayne Goss numer 14 i bardzo delikatnie nałożę sobie ten produkt, strzepię i subtelnie spróbuję sobie przyróżowić nim policzki. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Nie ma jakiegoś strasznie intensywnego pigmentu, także nie zrobimy sobie krzywdy. O, ale pojawia się trochę. Także można go użyć jako różu i to naprawdę ładnego różu. Teraz widzę, że jest dosyć intensywny jednak. Można go użyć do ust i można na pewno użyć do makijażu oczu, chociaż ja akurat nie robiłam im czerwonych oczu i czerwonych paliczków i czerwonych ust. Ale produkt bardzo, bardzo ciekawy. Podoba mi się, ma taki w sobie jakiś czar, nie wiem, interesujący jest po prostu. Dobra, i to tyle na dzisiaj. Dajcie mi znać, co sądzicie o tym małym, dekadenckim cacku od Chanel. Oczywiście, tak patrząc zdroworozsądkowo, produkt nie jest wart tych pieniędzy. Taki efekt można uzyskać 50 innymi, dużo, dużo tańszymi kosmetykami. Ale ma, tak jak mówię, sobie taką nutkę dekadencji, która akurat mnie ujmuje. Dajcie znać w każdym razie, co sądzicie. Ze swojej strony bardzo dziękuję za oglądanie i do zobaczenia znowu. Pa! Zostaw lajka. Ciebie to nie zaboli, a mnie da dużo szczęścia. Dzięki, pa, pa!